Warto zacząć od nakreślenia ogólnego stanu polskiej gospodarki. Kilka lat temu ekonomiści narzekali na niską stopę inwestycji. Ta niska stopa inwestycji przede wszystkim wynikała z niepewności prawnej, z braku perspektyw dla przedsiębiorczości. Dotyczyła zresztą także sektora państwowego, ale przede wszystkim sektora prywatnego. Niska stopa inwestycji oznacza słabe perspektywy rozwojowe na dłuższą metę. Ale wtedy gospodarka rozwijała się, rosła dosyć szybko, napędzana przez dwa motory. Konsumpcję przede wszystkim i eksport. Od tego czasu jednak wiele zmieniło się na gorsze. Wysoka inflacja dopadła konsumpcję, dopadła nasze dochody i odczuwamy po raz pierwszy od wielu lat, może nawet od kilkudziesięciu lat, wzrost biedy. Ta drożyzna przekłada się po prostu na nasze możliwości konsumpcyjne w sposób bardzo ujemny. Inflacja dzisiaj nieco wyhamowała, ale proszę pamiętać, to oznacza, że w dalszym ciągu ceny galopują. Nie obniżają się, tylko ceny rosną troszkę wolniej. Dlaczego? Dlatego, że na rynkach światowych ceny surowców energetycznych w gruncie rzeczy już zupełnie się uspokoiły i wróciły do okresu sprzed wojny w Ukrainie. To, co dzisiaj mamy w Polsce, tak zwana inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen energii i żywności, to już jest inflacja naszego, rodzimego chowu. Wynikła z błędów w polityce pieniężnej i błędów w polityce budżetowej. Mówiąc krótko, polityce państwa. A więc mamy przed sobą nie miękkie lądowanie, ale prawdopodobnie wejście w okres stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej, bardzo niskiego wzrostu, a może nawet spadku aktywności gospodarczej i galopującej, wciąż galopującej inflacji. Z tego będzie naprawdę trudno wyjść. Ale to jest obraz makroekonomiczny. Ale pod tym kryją się także bardzo złe działania, powiedzmy sobie, na, jak to ekonomiści mówią, na płaszczyźnie mikroekonomicznej. Po pierwsze, chodzi o centralizację gospodarki. Ta władza, ten rząd ma prawdziwą obsesję pełnej kontroli nad wszystkim, a więc także nad każdym aspektem życia gospodarczego. Centralizacja albo przyjmuje postać świadomego uderzenia w samorządy, gospodarcze, w samorządy terytorialne, ale także w tworzenie monopoli, w tym monopoli państwowych. Możecie państwo powiedzieć, w odróżnieniu od liberałów, dla lewicy własność państwowa to nie jest jeszcze wielka tragedia. Szczególnie jeśli dotyczy przemysłów, czyli tak zwanych gałęzi sieciowych, które i tak mają skłonność do bycia czy do stawania się monopolami naturalnymi. Ale własność państwowa dobrze funkcjonuje, jeżeli po pierwsze jest dobrze regulowana przez obiektywny, niepolityczny urząd kontrolny, urząd regulacyjny. Trudno dzisiaj sobie w Polsce tego wyobrazić. Po drugie, jeżeli przestrzegane są także w tych przedsiębiorstwach zasady ładu korporacyjnego, czyli po ludzku mówiąc, jeżeli nie załatwia się tam swoich własnych interesów, korupcji politycznej i takiej najzwyklejszej korupcji, pracy dla nie dla ekspertów, tylko dla ludzi wiernych, wykonujących dokładnie polecenia centrali politycznej.
bardzo słabo idzie nam transformacja energetyczna. Dzisiaj nikt chyba nie może zaprzeczyć, że klimat nam się zmienia. Oczywiście jest pytanie, w jakim stopniu, w każdym razie powstają wątpliwości, w jakim stopniu Europa może temu zaradzić. Ale wszyscy widzą, że te kraje w Europie, które postawiły na odnawialne źródła energii, na czystą energię, dzisiaj mają niższą inflację. A przede wszystkim, co dla nas Polaków ma bardzo istotne znaczenie, odnawialne źródła energii oznaczają zmniejszenie albo w ogóle likwidację zależności od importu surowców energetycznych z Rosji. Rzecz niemała. Ten rząd często chwali się swoją aktywną, hojną, jak mówi, polityką społeczną. Tylko nie zauważa, że nastąpiła wtórna prywatyzacja usług publicznych. Dzisiaj, aby dostać się do lekarza, trzeba zapłacić za prywatną wizytę. W szkołach plenią się korepetycje i to już od najmłodszych lat. Coś niebywałego. To jest właśnie polityka społeczna tego rządu. Z jednej strony dotacje, czy powiedzmy sobie subsydia bezpośrednie, a z drugiej strony brak środków na rozwój usług publicznych. Wreszcie wspomnijmy o upadku służby publicznej. Zastąpiona została ona nomenklaturą pisowską, partyjną nomenklaturą w najbardziej paskudnej i niszczącej dla gospodarki postaci. A przede wszystkim ta gospodarka zaczęła być traktowana jako łup polityczny, jako obiekt korupcji politycznej, ale takiej także zwykłej korupcji. I taki mamy stan gospodarki po 8 latach rządów PiS-u. Lewica to widzi. Lewica chce temu zapobiec. Lewica ma program, jak to zrobić. Posłuchajmy, co mamy do powiedzenia.